Cześć, witajcie w części poświęconej kolorofonom C23B. Kolorofony te już poznaliście poprzednio na jednym z filmików, gdzie opisywałem, co im dolega. Wyświetla się gdzieś tutaj u góry w nazwie link. Możecie sobie kliknąć, obejrzeć ten film. A w tej części zajmiemy się rozmontowaniem zarówno tego, jak i drugiego egzemplarza, który czeka w kolejce, i rozpoczynamy serwis tych kolorofonów. Pierwsze, co musimy zrobić, to rozmontować ten kolorofon na części i obudowa zostanie poddana odnowieniu, a my będziemy mogli się w międzyczasie zająć elektroniką kolorofonu, sprawdzenie, czy ona działa prawidłowo, naprawie, uzupełnieniu brakujących gałeczek, a jak wrócą obudowy z remontu, nazwijmy to, gdzie będzie położony nowy fornir, to kolorofony są ponownie złożone i uruchomione już oba w nowych obudowach. Tak więc koniec gadania, bierzemy się za demontaż kolorofonu drobny mak, nazwijmy to. Tak jak poprzednio, wystarczy odkręcić śrubeczki góry, wyciągnąć płytę zaszczepiającą elektronikę. Plus jest taki, że podobnie jak w przypadku głośniczków, tutaj nie musimy się martwić, bo całość zostanie w całości odbudowana, naprawiona. Tak jak widzicie, ktoś wyprowadził sobie kabelek, miastko w ogóle nie jest polutowane, przewody są odłączone, więc w momencie, jak wrócą do nas obudowy po wymianie forniru, wszystkie połączenia zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją, zgodnie ze schematem połączeniowym tych kolorofonów C23B. Jedna śrubeczka zdemontowana. Problem z blokadą. Tym to sposobem mamy zdemontowaną płytę czołową. Kolejnym etapem będzie zdemontaż elektroniki. Teraz pytanie, czy to są nakrętki. Trzeba odkręcać bitami te śrubki, niestety, więc tak więc zaraz do was wracam. Ok, mamy dwa bity, jeden większy, drugi mniejszy.
możemy zdemontować część odpowiedzialną za sterowanie żaróweczkami. Z przodka się zamknięci. Jedna zamontowana, teraz druga strona. Również zamontowana zaślepka. I takim to sposobie mamy zdemontowane te story sterujące żaróweczkami. Teraz przyszła część na transformator. Tutaj musimy wymienić bita na większego. Jest bardzo trudne dojście tutaj do tych śrubeczek. Problem z nakrętką. Niestety kółeczko kręci się w kółko. Czyli musimy teraz demontować płytkę z elektroniką. Płytka jest przymocowana, przyczynowana nakrętką, tylko jedną, niczym więcej. Niestety jest problem dalej. Tak jak wspomniałem na początku, wszystkie przewody będą do żarówek nowe. Został nam jeszcze wyłącznik sieciowy.
Przód zdemontowany. Odkręcić nakrętkę, możemy wyciągnąć elektronikę, proszę. Tak prezentuje się elektronika z tego kolorofona. Widać, że nikt wcześniej jej nie naprawiał, nie ma śladów lutowań. Poza tym, co było w fabryce robione, a raczej w spółdzielni inwalidów. Ok, próbujemy teraz demontować jeszcze ostatnią rzecz, którą jest transformator. I jedną budowę mamy już zdemontowaną. Bardzo są przyblokowane te śrubki, niestety. Jak jedna się kręci, kręci się z podstawką. Tak więc odkręcę transformator poza kadrem i zaraz do was wracam. Jak widzicie, po małych bojach poza kadrem udało mi się wykręcić wszystkie śrubki. Bardzo ciężko to szło niestety, więc przy ponownym montażu musimy zastosować nowe nakrętki, żeby nie było z tym problemów przy jakichś kolejnych pracach, nazwijmy to serwisowych. Zostały nam do zdemontowania jeszcze cztery nóżki, które są na wkrętaczku płaskim. Z nimi raczej problemu nie powinno być. Odkręcamy. Tak jak wspominałem na początku, nie przejmuję się tym, czy obudowa będzie podrapana, czy nie. I tak wszystko będzie, cały fornik będzie nowy na tej obudowie. Ok, mamy nóżki odkręcone. Tak wygląda obudowa kolorofonu bez wnętrzności. Cała elektronika została zdemontowana. Sklejka, z której została wykonana, jest dobrej jakości. Tutaj nic nie jest, jak to się mówi, namoknięte, spuchnięte. Trzymie się mocno. Nie ma problemu, że gdzieś się klej rozsycha. Jedyne, co tak wspominałem, trzeba położyć nowy fornir. Stary niestety, jak widzicie, łatami po prostu odchodzi z każdej ze stron. Tak więc będzie położony nowy fornir. A w międzyczasie zajmiemy się przetestowaniem, naprawą elektroniki tego kolorofonu. Mam tutaj. Sprawdzimy elementy. Wymienimy kondensatory dla świętego spokoju, przeczyścimy potencjometry, bo po tylu latach na pewno skorodowały w środku. Jak widzę tutaj po blaszkach, polach lutowniczych są zaczerniałe, więc trzeba będzie je przeczyścić w środku, delikatnie nasmarować i potencjometry będą jak nowe. Transformator jest sprawny, widzę, nie jest uszkodzony, uzwojenia są spalone, przegrzane, więc na pewno będzie to działało. Sprawdzimy sobie tyrystory, czy działają. Jeżeli nie, to wymienimy. I tak jak na początku wspominałem,
damy nowe okablowanie. Tak jak tutaj widzieliście, niektóre przewody po prostu przecinałem po prostu od żarówek, bo i tak wiem, że dam nowe, grubsze, lepsze przewody. Tak więc mam komplet wszystkich części od tej obudowy. Bierzemy się za demontaż drugiej obudowy, drugiej świateł dyskotekowych. Mamy tutaj pod biurkiem. To jest drugi egzemplarz, który już też widzieliście na poprzednim filmiku. Jeżeli ktoś nie widział tego filmiku, zapraszam. Będzie gdzieś tutaj u góry link. Możecie sobie w niego kliknąć, obejrzeć. Wtedy też zaglądaliśmy, porównywaliśmy, co jest z nimi nie tak. Na chwilę obecną pierwsze, co robimy, to demontaż na czynniki pierwsze i obudowy będą na nowo obklejane. Proszę, jak tu wspominałem, jak widzicie, cały fornir odchodzi, więc będziemy je ładnie na nowo obklejać. A w momencie skończenia prac z drewnem zajmiemy się po prostu elektroniką. Elektronika zostanie przejrzana, sprawdzona, naprawiona, wymienione części, które były uszkodzone ewentualnie. No i zrobimy porządek z dziwnymi kabelkami, które tutaj z tym wychodzą. Damy nowe przewody zasilające, nowe odgiętki, które tutaj widzicie ze starości się już guma kruszy. Ok, demontujemy kolejny kolorofon. Tak jak już na początku wspominałem, śmiało możemy podcinać przewody, bo i tak będziemy dawać nowe. Jak widzicie, płytka jest troszkę inna. Cztery story są lutowane na płytce, a nie tak tutaj na drugim, tej wersji, gdzie były zamontowane na takiej małej blaszce, radiatorku, nazwijmy to. Ok, zabieramy się za demontaż tej elektroniki. Spróbujemy wykręcić tak poprzednio przód. Wyciągniemy sobie wszystkie żarówki, odkręcimy potencjometry, odkręcimy transformator i obudowy jadą do nowego obklejania. Tak więc bierzemy się za robotę. Jedna śrubka już jest odkręcona. Bierzemy się za drugą. Śrubki zdemontowane. W momencie przód da się nam ładnie otworzyć. Proszę, spieszmy, że nam ten klosz tutaj nie odpadł, który wiemy, że jest pęknięty. Pierwsza blokada już wyszła, druga już też wyszła. Odkręćmy sobie zaciski włącznika. Jeden przewód. Drugi przewód od włącznika. Mamy uwolnioną
część. Możemy żarówki zdemontować, proszę. Zostały jeszcze potencjometry. Pierwszy potencjometr odkręcony. Drugi już również odkręcony. Panel, jak już wspominałem poprzednio, trzeba będzie w dwóch punktach, tutaj i tutaj, jak również u góry i od dołu przygrzać, tak jak tu w przypadku tych kolorowych kloszy, aby ten klosz po prostu nam nie odpadał z obudowy. Tak więc mamy przód zdemontowany, my go wyczyścimy, poddamy go po prostu gruntownemu oczyszczeniu, bo widać, że on jest lekko zżółczały, i bierzemy się za demontaż kolejnych tutaj elementów ze środka. Odkręćmy sobie płytkę elektroniki. Nakrętka zdemontowana, płytkę proszę pana wyciągniętą, tak już się prezentuje. Zostało nam co? Bezpiecznik zabezpieczający od strony sieci. To jest zamontowane. Teraz spróbujemy już odkręcić ostatnią rzecz, jaką jest transformator. Miejmy nadzieję, że śrubki łatwo się poddadzą, nie tak jak w przypadku pierwszego telefonu, że niestety były łebki poprasowane i nie chciały się nakrętki prawidłowo odkręcać. Widzę, że sytuacja będzie podobna. Dokładnie. Śrubka troszkę drgnie i się blokuje. Niestety. Tak więc odkręcę transformator poza filmem, poza kadrem i za chwilkę do was wracam. Jak widzicie, poza kadrem zdemontowałem wspomniany transformator. Tak więc całą elektronikę żaróweczkami mamy zdemontowaną. Tutaj widać, że ktoś już dokonywał napraw. Są bardzo brzydkie luty widoczne. I to widać, że tu są przy tranzystorkach sterujących tryjakami, czy tam tyrystorami, przepraszam. Sprawdzimy płytkę, wyczyścimy. Oczywiście też uruchomimy, więc nie ma problemu.
Okej, okay, bierzemy się za ostatnią rzecz, jaką jest zdemontowanie czterech nóżek. Mamy zdemontowana obudowa, również w dobrym stanie, poza odklejaną się z każdej prawej strony furnirem, który jest do wymiany. Obudowa jest w bardzo dobrym stanie. Tak więc dziękuję Wam za uwagę w tej części i zapraszam na kolejną część, gdzie będziemy zajmować się naprawą i przeglądam płytek od tych kolorofonów. Zweryfikujemy sobie, czy obie płytki działają. Sprawdzimy żarówki, czy są wszystkie sprawne. Jeżeli nie, to żaróweczki zamówimy i zamontujemy w kloszach. Naprawimy klosze, które są popękane. No i będziemy czekać za nowymi obudowami, które zostaną pokryte nowym fornirem. Przepraszam. I będziemy montować wszystko z powrotem do tych dwóch obudów. Tak więc zapraszam na kolejną część.